Na filmie prezentowana jest karta sieciowa starszego typu, na której mamy możliwość zaobserwowania wszystkich trzech typów interfejsów, które do tej pory omawialiśmy w skrypcie. Po lewej stronie, w tym miejscu, widzimy interfejs BNC, który jest dedykowany do podłączania sieci koncentrycznych w standardzie 10Base2. Środkowy interfejs jest to interfejs AUI, który omawialiśmy przy okazji sieci 10Base5. Przy pomocy tego interfejsu dołączany jest transceiver, który służy do łączenia naszej karty sieciowej z siecią koncentryczną. Ostatni interfejs prezentowany po prawej stronie jest to interfejs RJ45, służący do podłączania sieci przy pomocy okablowania typu skrętka. Za pomocą tego interfejsu prezentowana karta sieciowa ma możliwość podłączania do sieci w standardzie 10Base T.